Moja droga, kiedy ty byłaś ostatni raz w domu? Bo chyba jeździsz po Polsce, co? Kochany, ja nawet nie pamiętam. Naprawdę, nie pamiętam, nie wiem. Może z miesiąc temu? Ja już nie powiem ci, przepraszam, ale nie jestem w stanie tego określić, bo jestem non-stop w trasie. To jaką ty masz walizkę? Oj, dużą. Bardzo pakowną. Dobra, to co Roxy Węgiel musi mieć na każdym wyjeździe? Okej, a więc no, na każdym wyjeździe muszę mieć ubrania. No to wiadomo, oczywiste. Stylizacje, oczywiste. Coś nieoczywistego? Nie wiem, czy biorę jakieś nieoczywiste rzeczy. A jakieś takie gadżety, na przykład elektroniczne? Jakieś gry? Laptopa zawsze biorę ze sobą, mimo że w ogóle z niego nie korzystam, to zawsze wolę go mieć pod ręką. Nie wiem, czy ja biorę coś takiego, jakby coś nadzwyczajnego. Ja myślę, że takie najpotrzebniejsze rzeczy raczej biorę na wyjazdy i staram się pakować tak najbardziej kompaktowo jak się da, chociaż to nigdy nie wychodzi i zawsze biorę po milion walizek i toreb. Dobra, ty już jesteś taką świadomą dziewczyną, czy ty masz czas na chłopaka? Szczerze mówiąc, jakoś teraz nie mam, nawet nie chciałabym mieć w sumie chłopaka, bo nie mam czasu. Nie, no to wiadomo, no jakby, nie wiesz, macie miesiąc w domu, o to, nie? Po prostu, no tak, ale wiesz, jakby, no jakby, ja jestem otwarta na to, co mi życie daje, że tak powiem, więc co ma być, to będzie. Tak do tego podchodzę i nie szukam nic na siłę po prostu. A teraz takie standardowe pytanie. Chłopak show biznesu czy spoza? Spoza. Fajnie by było, nie mógłby być tak. Twoim pomocnikiem. No, nie no. Nie, czyli nie pracował w sensie, z tobą? Wiesz co, no nie wiem, no ja myślę, że w miłości chodzi o to, żeby sobie wzajemnie pomagać, nie tylko żeby on był moim pomocnikiem, wiesz, żeby to tak nie wyszło, że, że szukam pomocnika, bo to nie o to chodzi, ale no, w sumie na razie jakoś tak nie myślę o tym. Na razie się skupiam na tym, co jest, no, ale tak jak ci już mówiłam, no żyję sobie normalnie i no i nie, jakby jestem otwarta na różne relacje i znajomości, ale tak no spokojnie, jakby niech się dzieje, wola nieba. Dobra, to kolejnym razem jak się zobaczymy, zrobimy aktualizację. Dziękuję tak, bardzo. Dzięki bardzo.